siemanko i witam was bardzo serdecznie z tej strony Swiatek Sześciora Cytrus. No, siemaneczko, witam was. I witamy was dzisiaj po raz kolejny z gościem specjalnym, którym jest dzisiaj Lucek. Siemanka, jestem Lucek. No i witamy was dzisiaj oczywiście w LS-ie na 2015 wersji, tak to nazwijmy. Czyli po prostu LS 2015 z dodatkiem Gold. No i co, i trzeba dzisiaj posprzątać to, co ostatnio wujek napsocił. No trzeba. No tośmy Murzaja Drwala kolejnegośmy wyczaili. Ja tani już tutaj człowiek, zacząłem. Tani człowiek. A propos, Lucuś, tak? Bo ty tam idź, rozumiesz, świątek, ogarnij to zboże. Miałem ci mówić, chcę, właśnie. Miałem ci mówić kanał, ale musisz podejść, nie? Chodź. Jaki kanał? Boże, chopie! Kawał. Cio, bo mi się ostatnio dużo telewizji ogląda i ciągle przewijam kanały. No kurde, nigdy tak nie miałem, że ciągle telewizję oglądałem. Chodź tutaj do mnie, chodź. YouTube ogląda, ja nie telewizję. Nie, no wiem, słuchaj. Wiesz, na czym teraz stoimy, nie? Wiesz, na czym stoimy. To jest błoto, nie? Tak. Nie. Muszę chwilę poczekać, no. Aha, musisz to przetworzyć, bo to mocny taki żart był, tak? O Boże. Taki dla ludzka, wiecie. Nie oczekujmy tutaj. Muszę chwilę poczekać, pewnie jutro gdzieś tak o 12. Dasz znać, dojdzie. Nie? Dasz znać, słuchaj, no. No. Dobra, grajmy już, weź, grajmy. Coś czuję, że z ludzkiem tutaj szybko ogarniemy ten burdel los tutaj nam zostawił wujeczkos. Nie? Dobra, tak, tak. No. W ogóle co my tu mamy za tak po prostu? Pszenicę. Taka informacja dla was i dla widzów, przede wszystkim mamy zapotrzebowanie na pszenicę w elewatorze zbożowym, więc trzeba byłoby tą pszenicę skosić jak najwięcej. Jasne. No to... Później... No tutaj już chyba jest nawet w tym, w naczepie, przyczepie. Przyczepie, dobrze, to jest przyczepa. No. Ej, to ja ci mogę tu podjechać, czy... sam ogarniesz, dobra. Już, sobie dam radę. Weź sobie tutaj te drzewa ogarniajcie. Dobra, to Lucek, to weź tam ogarnij kolejny, nie? Zobacz, jaką tutaj żółtą strzałą jadę tej. Ej, a to tak, to mamy... Mam to płacić na kawałeczki? To nie, trzeba? Nie, broń Boże, to tylko tak na bok sobie damy. Na bok se damy, rozumiesz? To nie bój idę nic. Stąd. Nie bój nic, nie przytrzaśnić tutaj pięt. Co tutaj jest? Dobra, a tu jest jęczmień, to jęczmień nam na razie nic nie daje. Ja nigdy nie byłem na tej farmie, to są jakieś drzwi. Coś się zblokowało. Nie wejdziesz, tam po prostu są te, jak się nazywa. Lucek, idź tam jeszcze coś ogarnij końcówkę, bo coś blokuje. Przytnij. Już. Bo nie chcę normalnie mi... Całą końcówę utnę, okej? Okay? No. Już nie będziesz mógł mieć dzieci. Czekaj, bo coś się nie ucięło. No widzisz, no, tego nie umiesz. Chyba nie możesz ruszać tym drzewem, jak ja to tnę. No już, ale już się chyba coś... Nie wiem, kurde, moim zdaniem on trochę weszł jakby w ziemię. Czekajcie, zobaczmy, czy mamy w ogóle coś... Nie, tylko... O, poszło, dobra, jest. Dobra, ale ono balansuje, wiesz, to jest... Rąbane. Nie, teraz powinno pójść, zobacz, czy się uda. No widzisz, już się coś zbloczyło. O, to chyba tam na początku. Tu się wbiło kawałek kałęzi. Czekaj, spróbuję to obciąć. No. Ale czekaj, nie wierzaj mi w głowę. Nie, no. Hakiem w tył. Co wy tu robicie? Dobra, i teraz spróbuję. Masz? Dobra. Tak. Ogarnąłem temat. No. W ogóle nie wiem, czy ale się... tak troszkę brzydko obraz wygląda, no ale dobra. Jak brzydko? Brzydko w sensie, że przycinam. Mam normalnie pingi na poziomie 50, czyli powinno być ok. No. FPS-ów cały czas 60, ale czasami klatkuje tak jakby, więc... O. Pamiętajcie, Światuś nagrywa. Więc tak. Aha. Ja na razie nie zanotowałem problemów, ale jeśli będę coś tam miał z czymś problem, to opowiem. Dobra, teraz taka wolna maszyna jest ta. Widzowie, pisaliście nam, że jeśli sprzedamy drzewo bez liści kompletnie, to wtedy zarobimy więcej, no więc oczywiście trzeba to sprawdzić. Mm-hmm. To ciekawe. Posadzimy sobie tutaj jakieś drzewko, najlepiej mówiliście również dąb, więc Cytrus, możesz prześlij mi z 10 koła. No kurde, pewno, że mogę. Tak o, Luskowi dam tysiaka, niech ma, żeby tutaj nie robił za darmo, a tobie dam 10 koła euro. Dobra. Postawię dęba. A czemu tak niesprawiedliwie? A mi zostało 30 koła euro i nakręcimy ten klip. Dobra. To wie, o co chodzi, łapka w górę. I teraz tak o, postawimy, zetniemy to drzewo. Jak ja dawno nie grałem w Farminga. No właśnie, a wiecie jak to się zaczęło? My żeśmy normalnie siedzieli sobie w studiu ze Świątkiem, dzwoni do mnie Lucek i pyta, czym dalej nagrywamy LS-a. Tak nie było. A my mówimy, otóż tak, Lucek.
No czek, przyzwyczaj się. Lubię kłamać. Okej. Okay. No. Trolling, trolling na trollingu. Dobra, obcinamy te gałęzi. Mówicie, że bez gałęzi daje więcej hajsu. No to sprawdźmy ten mit. Powiem więcej, czemu... Lucek się zgodził na dwa materiały z nami. Taki jest, prawda. Taki jest zdrowy psychicznie. No, ale to jest jeszcze do ustalenia, bo ja widzę, że na jednym się skończy. A co, już się nudzi to, co robisz? Nie! Dobra, czekajcie, bo... Ja zaraz się dam coś innego porobić, bo ja też mam zadania. Piękna sprawa. Tylko mówię, że dawno nie grałem, nie wiem, tak za bardzo nie ogarniam. Teraz widzę, na jakieś ikonki się pojawiły na mapce. To są zadania, tak. To są zadania. No tak, wcześniej było też kilka tych zadań, ale... One jakby się nie wyświetlały na tej mapce. No to zależy od jakim lesie mówisz. Tak. 15, ale nie wiem, której wersji. Oś, wiesz co? Mam dla ciebie zadanie, my friend. Dawaj. Lecisz tym bysierem, nie? To jest ten żółty traktor, co żeśmy przed chwilą tutaj, ja go używam do spychania tego. Tego lecisz tego, jak no. sobie dziewiątką poszerzysz mapę, nie? Koło magazynu warzyw do tego kółeczka, nie? Tam jest koszenie trawy i tam koło tego kółeczka są ogólnie już kosiarki. Jedną podpiąż do przodu, drugą do tyłu i lecisz, zarabiasz nam gruby szmal, nie? Dobra, spoko. Deal? Dobra, super. Dobra. To jedziemy tam. Ja to drzewo ścinam cały czas i zobaczymy, co to w ogóle z tego wyjdzie. Czy rzeczywiście zarobimy, bo widzowie mówili, że nawet 30 koła euro można dostać właśnie. Właśnie. Za jednego... 30 koła euro. Za jednego dełma. To spoko, bo mamy tak bardzo mało kasy. No, bardzo mało, a przydałoby się o wiele więcej. No, nawet was nie stać na mnie jeszcze, więc ja nie wiem, czy ja mogę jechać tym ciągnikiem. Wysiadam. Lucek. Słucham. No. To rozumiem, że działamy teraz na kredycie zaufania. Tak. I to wielkim. Działamy na długoterminowej, kilkudniowej znajomości. I to ci powinno starczyć ponad wszystkie pieniądze. No, Lucek, słuchaj, no. No. Piłeś. Pijany to do domu, a nie na farmę. Jeszcze siądzi w ciągnik, pożre kogoś. Tak, właśnie. Właśnie, Lucek, nie podchodź mu pod koła, bo rozjedzie cię, nawet nie będzie płakał. Nie. O skurcze. Co ty tak na okrętkę jedziesz? Co ty robisz? A, tam jest mostek, ja go nie zauważyłem. To jest taki polny mostek. Cześć, bo ty jesteś ogólnie koło elewatora wiejskiego zbożowego, czy to u góry już jesteś tam? U góry, teraz będę zjeżdżał troszeczkę niżej. W lewo, nie? Boże! Tak. No chcę jechać drogami, nie tak jak wy, kurczę, przez... Ale nie o tym akurat ja mówiłem. A o czym? O drzewie, które mnie blokuje co chwilę gdzieś. Nie mogę ścinać gałęzi. Wow, śmiało, jedziesz tam. Jakie fajne tekstury drogi są tutaj. Wow, jedziesz, a? I przenikam przez znaki, nieźle. Ja? To jest tylko LS, kurczę. Jak to mówią, pojawiam się i znikam kierowca ciągnika, proszę ciebie. Tak. Lucek, poczekaj chwilę na mnie. Jedzie rolnik na ciągniku. Siedem lodów ma w koszyku. A w traktorze ciepło było, więc się lodów pięć stopiło. Nie wiem skąd znasz takie hity, ale okej. No. A jak to było strzekło? Na ciągniku rolnik worek miał. Ty worku są buraki i rolnikowe w krzaki. Jeśli wsiądziecie do mojego traktora ciągnika, to stój, rzeczywiście Lucek, będą buraki. Za tobą była ta kosiarka. Lucek! A, widzę. No, tam z tyłu, nie? No i to właśnie jest szukałem ten, jej, ten no. plac, nie? Ten plac, to trzeba go oszyszczyć. Okej, spoko, ogarnę. Dobra. No to fajnie, że są takie misje teraz zaznaczone konkretnie co, gdzie masz robić. Bosz! Tego mi brakowało. Stary, no nie reklamuj Bosza. Bosz. Dobra. Masakro. Ej, no to jakoś dziwnie to jest. Bo tylko do przodu, z jednej strony mam tak, kosiarkę. Bo nas nie stać my friend i my będziemy to zaraz modernizować, bo już nas stać na tą taką jakby dwustronnicową, może by tak powiedział. Gdzieś ty mi tego widłaka zabrał, ciulu ty jeden. Za dużo chyba w grasz, my friend. Zadanie robię. Boż. A co ty chcesz? Ja tu się go przygotował, że... Aha, tutaj pracownik był. Ale dobra. Co spinasz? Gdzie się przygotował? No, se go przygotowałem, przywiozłem pod ter, pod zepchnięcie tego dębu. Aaaa. No trochę ci zabrałem, no ale słuchaj, no pieniądze ważniejsze.
Zaszczyt Stanley, okej. Okay. No, no właśnie, z Dębu też są Mary Mary i mają być grube Mary Mary. Ale my friend, no ja ci zaraz 6 tysięcy za 2 minuty ogarnę, dobra? No żebym ja ci zaraz 30 nie włożył do kieszeni. Nie, nie dasz rady tyle. No, widzowie mówili, że 30 z dębu ogołoconego można, więc zobaczymy, no. No, nie, no, no, znaczy, no, nie, żebym tutaj nie wierzył naszy widzów, a masz krasnych dni wciula. Także, no, jestem, powiedzmy, a co tak długo to podłączasz wszystko, ty? A, starałem się ogarnąć, mówię, dawno nie grałem w tego Velesa i... No to, kolega, no, trzeba, że tak powiem, powrócić, bo... Nie dostaniesz na ewentualnym kolejnym nagraniu, tak jak to było już kiedyś, tak zwanego małego diabełka. Nie wiem. Nie będziesz sobie robił nim kółeczek. Ja Farminga bardzo dużo prywatnie grałem sobie, nie nagrywając z niego, bo ja strasznie lubiłem tą grę i lubiłem nadal, tylko po prostu nie mam teraz czasu. A ja strasznie lubiłem sobie na przykład grać Farminga w ten sposób, że odpalałem sobie jakiegoś audiobooka i sobie tak powoli uprawiałem to pole. No, i słuchałem sobie różnych tak, rzeczy i się dokształcałem, można powiedzieć. Bardzo fajna sprawa, polecam. No. Tak samo w sumie w Eurotracka można powiedzieć. Ogólnie symulatory temu sprzejają, tak to nazwijmy, nie? Tak. Bo ja na przykład, gdybym puścił sobie audiobooka i bym się położył na łóżku, to ja bym od razu zasnął. No. A tak jak sobie coś gram, to i słucham, i jednocześnie mogę sobie coś fajnego porobić, no nie? Wiadomo, tak sobie... wiadomo o co chodzi. I tak w pewnym momencie, jak już przesłuchałem tego audiobooka, to tak patrzę tu, o kurde, ja kasy mam. A czy wiesz, kasy jak kasy, ale to tak uznajmy, pobierasz dłuższego audiobooka, grasz i nagle... Jakim cudem tyle czasu już minęło? No, to swoją drogą. To już nie raz tak przecież... Ale, jak... No? Ale wtedy to jest czas taki, wiesz, w 100% spożytkowany. No, no tak, ja... Widzisz świątek? 5,5 już grałem na LS-ie 15, na pierwszym save'ie. Ze znajomym raz, co nam brakowało Citrusem kasy na save'ie, no i postanowiliśmy sobie pograć od tak luzem, żeby troszkę hajsu zarobić. A jak zaczęliśmy zarabiać, to ze 150 około, które mieliśmy zarobić, zarobiliśmy prawie milion, więc... Ładnie. Też to tak było. Co wtedy widzowie oskarżyli mnie, że dodałem sobie kasę na save'a, dodaliśmy w sumie. I kupowaliśmy sobie przecież. No. Dobra. Zostaw, daj mnie tego widłaka. Daj sobie tego Ursusa. Na save'ach ma taki sens, jeśli chcesz sobie sprawdzić, która maszyna jest tam dobra, albo która będzie się lepiej spisywać. Chociaż też zakup na przykład gorszej maszyny, albo mniej przydatnej maszyny czasami jest też dobry, bo się po prostu uczysz na własnych błędach, żeby tego nie robić później. No wiadomo, no. Aczkolwiek wiesz, no to zależy wszystko, tak to nazwijmy, od kanału, bo są kanały po prostu, jeśli chodzi o LS-a, które pokazują bardziej modyfikacje i zależy im na tym, żeby jak najwięcej sezonów dajmy z danej wersji gry zrobić. Tak jak na przykład w LS-ie 15 i mają już, nie wiem, 20-25 sezon i po prostu robią to co chwilę na nowej mapie i z nowymi modami, żeby po prostu pokazać jak najwięcej modyfikacji, jak najwięcej kombinacji, więc no, oni wtedy muszą sobie dodawać kasę, no bo w 5 odcinków nie zarobią hajsu, żeby pokazać modyfikacje, jak tam do nich się doszło. O kurde, Lucisław, czy to ty sprzedałeś drzewo? Ja sprzedałem drzewo. No to 16 tysięcy, a nie 30. Ja tutaj, no ale no to 16, zadanie. A nie 2. No dobra, ja też nie 30, no wiadomo, że trochę większy pieniądz, ale... Dobra. Okay. Ja tutaj mam poważne zadanie, koszę trawę, to jest jedno z moich ulubionych zadań, jasne. Więc... Jasne. Dobra, to ja już kupię sobie tą większą, znaczy sobie, nam, tą większą ksiarkę, niestety cała kasa pójdzie 52 kafle. 52 koła euro. Ale ci powiem, że ja sobie z tą kosiarką po jednej stronie bardzo dobrze daję radę. No jest nawet fajniej. Powiem ci, że tak po 10-15 i tak się zwróci ta kosiarka, bo będzie większa premia, nie? Mniej przejazdu zrobisz, czyli w mniejszym czasie ogarniesz to. Chciałbym się, kurde... Gdzie ty świątek jesteś? Ja teraz w kombajnie. Kłoszę. To start. Nie zostawię tak, proszę cię, tych wszystkich maszyn, bo kurde, mogłem zrobić zadanie. Trzeba powiedzieć, że już wolne. Przecież wysiadałeś i siedziałeś już w widłaku. W Ursusie. No w widłaku siedziałeś. Aha, no to nie, a myślałem, że coś jeszcze robisz, nie? No jakby mi wysiadł, no to... Znaczy jakby siadłem, no to raczej już nie. No, ale info nie było. No info nie było. Przejrzystego. A ja będę się domyślał. Co będziesz teraz robić? Aktualnie trzeba kosić sobie.
bo jak spuściłeś, to mam dla ciebie kolejne zadanie. Nie, kończę już powoli, ale jeszcze nie skończyłem. To byś musiał polecieć do sklepu i sprzedać tą tylnią. Tą, kapuję. I wziąć, bo już jest kupiona, podpiąć i znowu wrócić tam, gdzie żeś kosił, nie? Podwójną. Tak jest, sprzedaż tam nie pojedynczą. Nie ma problemu. Tylnią oczywiście zaznaczam jeszcze raz, tylnią. Ale powiem wam, bo ogólnie jest taka sytuacja, sporo problemów technicznych, które nie chcę przybliżać tutaj. Nie mogliśmy nagrywać poprzedniego odcinka, znaczy poprzedniego. Nie mogliśmy podejść do nagrywania odcinka, którego nie nagraliśmy poprzednio. Ale ogólnie jest taka opcja, że bardzo dobrze, że wtedy nie nagrywaliśmy, bo ja wróciłem dopiero co z rowerka. Ja ogólnie dużo jeżdżę rowerem, no i jeżdżę po lasach i teraz ogólnie wszystkie te drogi polne są strasznie rozryte przez różne maszyny, ciągniki, które robią wycinkę drzew i troszeczkę te drogi są też zaorane i wyrównane w cudzysłowie przez te różne maszyny, w tym też prawdopodobnie ciągniki. O, brawo stary. Jeszcze muszę dokończyć, bo nie jest tak ładnie. Nie, już, już nie dobrze, trzeba, już, spokojnie. Nie trzeba? Nie, już było wynagrodzenie, 10 tysięcy zarobiłeś, zajebiście. Dobra. Idziesz no i w każdym razie byłem tak wściekły na te ciągniki, że jakbym wtedy miał z wami nagrywać, ja bym do żadnego kuźwa ciągnika nie wsiadł. Serio. To mówiliśmy się wtedy, żebyś dostał kombajn i byś kosił wszystko naokoło. Bez kitu. Okej, okay, na kombajn się jeszcze zgodzę. Chociaż też nie do końca, no bo jednak... Damn. To też ma taki bieżnik. Też taka maszyna, można powiedzieć, rolnicza. Jak mnie to wkurzyło, to nie macie pojęcia wtedy. Znaczy, wierzymy, to na 100%, nie? Dobra, i teraz muszę jechać do sklepu. I sprzedać tylnią kosiarkę jednostronną i podpiąć i wrócić tam, gdzieś kościół tam kosiarkę. No, sklep widzisz na mapie. Tak, tak, całe szczęście, że nie jest daleko, bo bym z tym sprzętem troszeczkę tu potem. Ale mogę w sumie sobie złożyć to. Słusz. Złożyć, podnieść i opuścić w razie czego. Ja się zastanawiam, dlaczego ten ciągnik się nie przechyla, powiedzmy, na prawą stronę, skoro ta jedna kosiarka jest taka wielka i ona powinna go troszeczkę znosić jakby na jedną stronę. Na nas się nie pytać. Znaczy, nie wiem, czy podczas zakrętów na przykład nie znosi go właśnie na tą stronę, ale to już do modyfikacji też, jest. To nie jest żadna mapa z modyfikacji, no nie? Nie, to właśnie, jest dodatku. A się przenika tutaj przez znaki drogowe, co nie jest takie... Niestety często takie błędy są, no ale... Sama teksturka. No z jednej strony dobrze, bo się nie zatrzymujesz na tym, nie zahaczysz powiedzmy jakimś tam automatem, jeśli puścisz pracownika, żeby robił pole, to on się nie zahaczy. Ale z drugiej strony no jest to takie nierealistyczne, jeśli ktoś lubi grać realistycznie to i czasami gdzieś tam spróbuje wjechać na jakiś znak, no to może to wyglądać niefajnie, ale może też dzięki temu są mniejsze lagi na serwerze. O. Być może, nie wiem, no wiesz, to ja na przykład wujek ma tą swoją mapę, na której graliśmy u niego ostatnio. I to jest nowa wersja, a mówi, że na poprzedniej wersji wszystko, przez wszystko dało się przeniknąć, czyli po prostu przez wszystko przechodziłeś, więc... Ha. Na gorzko byśmy grali, nie? Mapa była zrobiona, bo nie powiem, fajnie wyglądała, ale dopiero ktoś ją zmodyfikował, bo ona była tylko i wyłącznie przekonwertowana z 13 do 15, a po prostu później ktoś się za nią wziął i to jest właśnie ta wersja, na której aktualnie wujek gra i po prostu wszystko jest już pięknie zrobione, nawet pododawane niektóre rzeczy z tego, co mi wiadomo i... No i wygląda to fajnie, nie? Bo mapa, mówię, bardzo fajna, tylko że miała na początku ten swój właśnie urok, że było... wszystkie rzeczy przenikało, przez wszystkie rzeczy dało się przenikać. O, Lucek, i mam dla ciebie koniec zdanie. Jednak nie wracaj tam, gdzie żeś kosił to wszystko, tylko na chwilę tam poczekaj na mnie, okej? Okay? Pod sklepem. Dobra, i masz opuszczę tylko ten sprzęt, tak, to się zaraz... Podepnij, ja tam zaraz się sprzeda. Aha, to ty musisz sprzedać, okej. Okay. A nie, ty chyba też już masz, mi się wydaje, uprawnienia. No spróbuj tak czy siak. No, spróbuję, zobaczę. No. Muszę tu podejść, aha, do tej ikonki. Zostawić sprzedaj. Na takim, no. O, okej. Okay. Poszło? Tak. Super, dobra, to zostaw tam, bo już masz podpięte, tak? Z przodu i z tyłu te kosiarki, Teraz podepnę z tyłu. Dobra, i podepnij i zostaw ten sprzęt i iść piechotą na elewator, wiejski elewator zbożowy. To jest kawałeczek, przez trójkę tylko przechodzisz i ja ci zaraz tam dam widłaka i zrobisz kolejną misję już tym razem właśnie taką transportową, a nie że koszenie, nie? No. Czekaj, muszę to tylko podpiąć. Ja zbijam już na farmę, bo chyba nie mamy nic więcej cytrus zasiane. No, wszystko, no? Całe pola, wszystkie. Wszystkie są zasiane na nowo? Wszyściuśkie. Hop, i wszystko chyba właśnie pszenicą. Z myślą o tym, o zadaniu. Jeszcze 20 i 14, kolejne. No,
Obecnie nad kawałek mogę podjechać. No to poczekaj. Dobra. Dobra. Idę na ten elewator teraz. Idź w stronę trójki, nie? Na trójce. O, gdzie ja jestem? A, nie ma tam zadania na bielskim. Nie, nie, nie. Już oddałem zadanie, tylko chcę... Dobra, Lucek, okay. Siadaj. Bęk. I lecisz, rozumiesz, jak... Nie tak, wiem, tam jest z tyłu paleta, widziałem ją. No. Tak, to tutaj też? Mówić. Tak, tutaj, no. Tutaj i potem kolejny będzie... A nie, tutaj tylko. No dobra, okej. Znaczy, jeszcze jest na elewatorze zbożowym na samym dole i no. To jest transportowa? Tak. Okej. Okay. To jest wszystkie są. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Zaraz nawet podejdę. Jest jeszcze sprzedaż czegoś, ale nie jestem pewny. Zobacz. Ale sprzeda... Nie, nie sądzę, żeby była jakaś sprzedaż, bo nie ma bezpośrednio na znaku tego no, spiska. Chwila. Stawię tylko kombajn, bo skosiłem. Sprawdź trzeba... i zaakceptuj, jak będą jakieś kolejne. Okej, okay, już. No momento. Może akurat gdzie koszenie, no zobaczymy, nie? No i tam. Które miejsce mam to przetransportować? Podnieś i kawałek wyjedź z tego miejsca, gdzie tam. Będziesz miał niebieski paleta. Znacznik. Tak jest, to już masz. Widzisz? O, widzę. Dobra. KCPN, nie? Leś tym normalnie asfaltówką. Czekajcie, główną, teraz... Tam nawet przez rondo będziesz mógł sobie przejechać, rozumiesz? Pszenica, 88%. I wiatr. Zapotrzebowanie gdzie było? Kurde, w elewatorze, czyli tutaj koło nas. Czyli są nie, jakieś dole. Misje, tak? Zapotrzebowania. Czy to nie znaczy jest jedno jest zapotrzebowanie bez misji. Aha. No ale misja jest jakaś ze zbożem? Chwila, podjadę zaraz pod tablicę. Ale mam fajną, długą drogę. Yeah. Nie, no bez przesady. Nie, znaczy nie jazdy. Chodzi o to prosto po prostu. O, aha, chodziło mi o to. No. Dobra, dużo nie wymaga teraz robić. No czekam aż zaakceptujesz zadanie, bo może być jakieś koszenie, dlatego tutaj siedzę. Jak nie będzie koszenia, to idź, postaw ze 2-3 dęby i ścinaj. Dobra. Tylko okay. Pamiętaj, żeby iście usunąć i dopiero rzuca się. Jasne. Dobra, Lucek, tutaj lecisz, to ja ci stanę. Lecę, ładnie. Są jakieś zadania? Żebyś nie zablokował się o mnie, to stanę Światek, obok. Zobacz. Już, chwila, no mamy to, wait. Żeby Lucek się o mnie nie zahaczył, to stanę obok. Można zatrąbić? Nie, ale mogę włączyć oświetlenie pod i zagować. Pod H się trąbi. No. To jest chyba niezłe. Jest tylko transportowe do zebrania. Okej. Okay. Ty gdzie było te drzewa do kupienia? W obiektach. Tylko dęba, dołb. Tak, tylko szukam obiektu. Pamiętacie ten taki odcinek, co nagrywaliśmy dobra. Ze wszystkich, no tam tak, sporo tak, youtuberów tak, było. Tak. No. Kurde, to pamiętam, że na tym serwerze straszne lagi miałem wtedy. A to było teraz... nasze. To był serwer dedykowany wtedy, no. A teraz wszystko ładnie śmiga. No dziękuję. A nie zmieniałeś od tamtego czasu do no tego właśnie, dostawcy? No właśnie, mam też internet, także. No właśnie. A teraz te 48 milisekund. To nie. Też jest inaczej, wtedy to było gdzieś około 1000. Teraz wszystko ładnie płynnie chodzi, prawie tak jakbym grał na swojej farmie. Więc to jest zupełnie inna para kaloszy. O kurde. Nie można tutaj tego umieścić. Dlaczego? Czekaj, ja ci postawię. Nie, dobra, mam, okej. Okay. Luźno. Raz. Tak z dwa dęby, nie? No dwa, ze trzy nawet. Jak tam się zarabia na nim 6000, to bardzo można. O, mam pieniędzy, weźcie mnie przelejcie. Już się daje. Lucek, ty tam jedź. Jadę, spokojnie. No. Oddałem ci wsio, co miałem. Dankę. O, przez cztery. Chłopie, weź się wylecz. Bo jeszcze na mnie przeskoczy. Nie wiem, co tam złapałeś. Zaschło w gardele. Zaschło, tak. Trzeba się spotkać, żeby troszkę... odeschło. Premia czasowa, 1000. Wow. Jestem dobrym pracownikiem, najlepszym. Najlepszym, jakiego zatrudniliście. Dobrze, każde zadanie bez szemrania wykonuję. Bez grymas żadnego. Tak jest. Czekam na kolejne zadania. Lecisz tutaj koło mnie, Lucek. Czerwony, tutaj, tak? Tutaj, do młynu. Nawet podjadę i ci pokażę. Powinien znaleźć, ale ojej. Będę dobry gospodarz, to ci pokażę. Dobra. Chociaż tyle. Jak fajnie na lądzie pojechałem. Ty, albo skręciłem. Ty, albo jestem onkły, albo nie umiesz ciąć drzewa, nie? Albo to jest... Obstawiam jedno i drugie. To jest paleta jakaś. Tak, to jest to zadanie. Dobra. O, no kurwa, jak przymierzył. Ojej. Cicho, Świątek, no co tak szczeka? No mówię, że
zasycha i to trzeba się spotkać kiedyś. No. Dobra, leci pierdut. To nie takie zwyczajne zasychanie, to musi coś oznaczać. A propos, no to jak cię tak zasycha, to w piątek się widzimy, bo studenciaki przyjeżdżają. Padasz? Dogadamy się po odcinku, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra, zobacz, tak mówisz, kurde. Pijoki. Jak pijany to do domu, nie na fakt. Nie, to jest... Wszystko okoli się rozchodzi. Dobra. Okoli. Orniku. No, orniku. By sportowcy, chapią. Sport. Jasne, sport. Już my jesteśmy spoko. Kurde, teraz jeszcze dalej muszę zajechać. Cholera. No i później będziesz miał z nadmagazynu warzyw również zadanie. No, jakby się tak nudziło, nie? No, tak. Zajmiesz. Ale słuchaj, no chciałeś, tak? Dobra, okej. Okay. Nie, żeby tutaj był jakiś wyzysk. A można ogólnie te palety ładować na przykład na jakąś przyczepę i to przewozić? Na pick-upa można. Na pick-upa, o. I to by było ile kosztuje w ogóle? Bardzo jest drogi, z 50 kafli. 60. Jeśli zarobisz lucek, to kupimy specjalnie dla ciebie. Tak. Nie no, spoko, damy. I nawet twoim ulubionym kolorem będzie. Znaczy różowy. Różowy? Dobra. Nie, dobra. To nie jest mój ulubiony. Nie, ale będzie różowy. Słowo się rzekło. Nie no, nie różowy. Co nie? Różowy już zrobiłem sobie samochód Michaela w GTA 5. I wystarczy już mi różowego. Ogólnie jest tendencja, nie wiem, gracie w GTA Online? Nie. Ja trochę pogrywam czasami. No to tam jest tendencja właśnie, często spora liczba graczy robi sobie samochody na różowo. Nie wiem czemu tak. No pewnie dla jaj, no wiadomo, ale tak... No nie wiem, mi się już to przejadło. To na ulicy czasami wygląda. Ja powiem ci, że trochę ma tych gałęzi ten dąb. No, tak troszkę ogłosisz. Trzeba się z nim pomęczyć. No ale hajsu jest z niego trochę, nie? A ja. No, to już wiem, co będzie Lucek robił zaraz. Tak. No fajnie. A ja bym chciał coś z wami porobić, koło was. Nie. To nie można tak. Bo zależy kiedy. Za wysokie progi na moje nogi. No tam trochę ci brakuje. Poko. Ja sprzedałem to ciebie. Ja sobie to zapamiętam. Ja wiesz co, że wiedziałem, że to powiesz, nie? Kiedyś wy do mnie wpadniecie. Na mój kanał, na moją farmę. No to zaraz. Na twój kanał to wpadniemy zaraz, ale wtedy, czy na farmę, no to wiesz. Czekaj, nie skończyłem. Wtedy na kosze drzew tyle, będziecie musieli je ogołocić z gałęzi. A ja bym sobie stał z rakiem na wierzchu i będę patrzył to na was. Słuchaj, jeśli to będą to pole, to w każdej chwili, nie? Jeśli to będą to pole, to mogę. To zaraz ostatnie mi paliwo. A ile w ogóle te maszyny kosztują do biurki, do ścinania drzew? Nie wiem. Buffalo 220 i Skorpion. Wiesz, czy mi się teraz skojarzyło, jak powiedziałeś Buffalo? Z GTA. San Andreas przede wszystkim. Buffalo. Ale chyba w piątce też jest to Buffalo. Tak jest, ale Buffalo w piątce to jest już taka bryka, że... To Franklin ma chyba Buffalo, czy nie? Nie, Buffalo trochę inaczej wygląda. Buffalo w ogóle ostatnio oglądałem, jest fajny... Esterek, czy taka ciekawostka w GTA 5. No. Jeśli się go ulepszy, da się jakiekolwiek koła terenowe i ulepszy zawieszenie do rajdowego. No. Strzela się w koła, w środek kół. Przód się wtedy obniża i można po prostu taką wyrzutnię robić z samochodu, nie? O, to ciekawe. Ostatnio nawet ciekawości właśnie tak oglądałem sobie filmiki o GTA i o różnych grach, takie easter eggi właśnie, ciekawostki. I właśnie było między innymi to. Dobra, no bardzo jest, fajna opcja. Jest kolejna zara robota, nie? Byś mógł koło mnie porobić. No dobra. Przytepnij do takiego traktorka, będę koło niego. Ups. Tak. Okej, okay, ja zobaczę, gdzie ty jesteś. Któż kontraktorka, także jak się tepnie, żeby okay, nie mało, zielony, żebyście... zielony no. Jesteś. Nie, ja jestem zielony, kurde, chyba jesteście... No tak, no dobra, no to... No. Uskupuję. No to jadę gdzieś tutaj. Nie, jedź, tepnij się. Jak to się tabem. Robi? Tabem. Tabem. No. O, dobra, no, wyjdź, No, dobra, okej. Okay. Dobra, uważaj. Mamy te dwa demy z tam stroną, wiesz, tutaj, tu i tu, doprowadzić do takiego stanu, jak jest tutaj. Potem przyjedziemy tym widokiem, co będziemy je topić, nie? Także normalnie jest ściąć i wszystkie...
wszystkie... Tutaj się topi, tak? Tu jest tartak. Tak jest. Dobra, no to ścinaj. Ja już jestem gotowy. Nie ścinaj całe gałęzie, tylko te takie teksturkowe, nie? No. To idź do tamtego, nie? Już na tam do drugie drzewo. Po jednym drzewie się dzielimy, nie? Ma problemu, dobra. No i super. A tam środek nie wiem co robi? Nie znam. Ja teraz podstawię przyczepę do kombajnu i będę leciał misję porobię najwyżej. Oczywiście można porobić, że tak powiem, na technikę wiewiórki, bo można chodzić normalnie tutaj po tych. Nie wiem, ale próbuję tak przy całym korzeniu ściąć, ale coś nie bardzo. Tak, jak grzyba, nie? No, ale tak nie da się ładnie tego zrobić. No nie. No to, jakby tak się dało, to by nie było maszyny do usuwania korzeni, nie? Tak. A czy nie, no, jakiś tam korzeń jest, ale... Znałem ogólnie takiego kolesia, który wyciął w swoim ogródku wszystkie zdrowe drzewka owocowe i wyciął je jakiś metr od ziemi. Aha. Więc to nie było zdrowe. No nie. Dobra, usuwamy ogólnie liście. Tak. I to nie jest trudna robota, nie trzeba się przy tym jakby... No i też metodą wiewiórki, jak to mówisz. Tak jest. Ładnie idzie, wszystko się ładnie... No, nie lecisz tymi zielonymi tam pierścieniami, tylko po prostu tak. No ale niektóre gałęzie chyba będzie trzeba... Nie, właśnie nie. Takie jak tutaj już pokazałem się gotowca, że tak powiem, będziemy ładować do wody, nie? Tylko trzeba poszukać na światka zaraz. Trzeba wydłaka, nie? Do tego. A nie, da się jednak, da się ładnie. No. Ja sobie tylko przejmę zboże tutaj, co by mnie wysypał pracownik i... Dobra. I podjadę wam. Okej. To ja już tutaj ładnie zrobię. Też tam w sumie możecie kończyć powoli, bo to już 35 minuta dobiega. No, spokojnie. No już wiadomo, ty przejdziesz to. Tutaj robota się sama nie zrobi, ej. No. Oczywiście. Spokojnie, Ludzek, jeszcze jeden odcinek, jeszcze do ciebie leci. Ej, no ja nic nie popiszesz się swoimi skillsami u siebie na kanale. Ja zajebiście ogarniam tego farminga. Tylko po prostu pozapominam niektórych rzeczy. Ale ja się... Wiadomo, no nie grając w jakąś grę, no to... Tak, ale dużo sobie przypomniałem teraz chociażby. Nie musisz dziękować, nie, to faktycznie. Dobra, moment. To wy tam już macie obrane jakieś chociaż jedno, nie, tak? Co jedno? Trzy! Już prawie trzy, jeszcze. Ja już dobra, trzecie. To ja już lecę widłakiem i... Kurde, głupią. Tak jak to na kursie było, widły jak najbliżej ziemi. No nie sięgnę, nie? Tak, żeby kostki akurat poutrącać. Tak, w razie czego kostki poutrącać. No już mam. Byłeś pierwszy? Się to wygląda, no. Ale ty pierwszy zacząłeś. Nie, no ile tam? 10 sekund. Dobra, spoko. Ja już też kończę. No wiesz. Znaczy, no w sumie nie kończę. Nowincjusz, a jeszcze większy nowincjusz, no to... Dobrze mi idzie. Dobrze, uczniu. I jeszcze trochę i dasz radę. Niech kocha będzie z tobą. Uczeń uczy ucznia, no ale cóż. No. Właśnie, idziecie na Gwiezdne Wojny? Na premierę? No, oczywiście. Nie? Dzień po premierze. Dlaczego? Nie oglądałem ani jednej serii. Serio? No. Znaczy ani jednej serii, ani jednego odcinka. To odcinka, co ja gadam? Części. Części, no. Zawsze te Star Warsy, pod względem nawet efektów i takiego rozmachu, były na przodzie, jeśli chodzi o filmy, ale science fiction. Świątek, pochwaliłbyś, no kurde, no przecież to pięknie wygląda. No, nie wiem, aktualnie to jedno drzewo, bardzo pięknie. Wszystkie są. Ojej. I trzecie też. Lucek, pomagaj, dobrze robisz. No coś, próbuję, dobrze robisz. Chciałbyś. Dobrze robisz. Znaczy dobrze temu drzewku, żeby zaraz tam potekstów nie było. Ty, ono się nie rusza. Macie coś cięższego? Nie, to już jest. O, fakt, zobaczyłem, popsułem jeszcze bardziej. Czekaj, spokojnie. No. Kolega Światek zaraz cię wyciągnie. Kolega. Nie macie nic cięższego? Nie. Bo chyba to są nasze najpotężniejsze maszyny. Wszystko będziemy co mamy. Musieli drzewo pociąć chyba jeszcze na kilka fragmentów. Nie, to wejdzie. Jak jak podniemy, to jest więcej potem roboty, wiesz, do przesuwania to do wody. No. A tak przypomniał mi się pierwszy odcinek z wami. Też tak gadaliście. Nie, to wejdzie, spokojnie. Kiedyś w ogóle jak pierwszy odcinek z wami nagrywałem, pamiętam. Nie, kiedy to wejdzie, było? Tak spokojnie, to tak tutaj jest w tej grze. Nie wiem, okej, okay, dobra. Zaufam. Tak tylko wygląda, wiesz. Tak tylko wygląda, ale to wejdzie. No, nie takie rzeczy. No przecież EW2, jak wciskaliśmy siewnik do tej, to jak było? Podobnie, no. Dokładnie.
Dobra, czekaj, to drugie widzę, że szło lepiej, ale to tylko do czasu. No, dopóki się nie zablokowało, to pierwsze. Tak, wiesz, jakby się ogólnie do końca odcinka ogarnęli przynajmniej jedną sprzedaż jednego drzewa, to by było dobrze, nie? Spokojnie. Tak, nie chcę was popuszczać, ale Lucek, cofaj, ja podjeżdżam. O, dwóch na raz, ekstra. Ale. Jeszcze trzecia. Wymiana była dobra, ale... Ej, to drugie drzewo łatwiej idzie. Ono jest chyba lżejsze czy coś. Da. Ej, nie wiedziurek. Spróbuję je podnieść, ale... No, trochę skopałem, bo mogłem nie dawać jednego na drugie. Teraz będzie mi jeszcze ciężej. Czekaj. Ale spoko, ja tu zaraz osiągnę 49 km na godzinę i wiesz co to będzie? Czekaj, już jest to w powietrzu. To jest w powietrzu, popchaj mnie i no... To będzie prawdziwy buldożer. Czekaj, bo teraz... Próbuję drugie drzewo uderzyć, zobaczymy czy się uda. Czekaj. Dobra, ja wyjechałem spod tego. Ej, pięknie to wygląda, naprawdę. No. W sensie, jeśli chodzi o synchronizację teraz. Wtedy pamiętam, że takie lagi były w farmingu, a teraz jest pięknie. Płynnie, nie? Mhm. Uwaga! Ojej, przez ranę mamy. Jak my to teraz zrobimy? Spokojnie, zaraz dam radę. Dobra, to się chyba z tym, ja idę trzecie drzewo ci pchać. Tylko uwaga, Lucek, tak o, informacja jest taka, że musisz to drzewo zepchać tak, żeby spadło nie dalej, aniżeli te dwa krocki tutaj betonowe. No. Bo jeśli wepchasz je tutaj, to ono się nie sprzeda. I tylko zatka, kapuje, no, dobra. Czyli tutaj bliżej tych takich stelaży. Dobra, wiem o co chodzi. Tam się po prostu kończy tartak. Tak, dokładnie. Dobra. Ty cytrus w ogóle teraz robisz? Akceptuję zadanie tobie. Tobie, ty mi pomóż tutaj te drzewa zrzucić, hopie, a nie... Hopie, nie ma żadnego już. No jest jeden, ten malutki hopie. Zajmę dojadę. Ty tak wiesz, co się tutaj dzieje złego? Te gałęzie się przyczepiają do podłoża. Tak, i się tego. No bugują. I one się trochę bugują jakby. Tak ja samo spróbuję. Jak było na początku odcinka z tym drzewem, ja musiałem odciąć gałąź, jedną żeby to poszło. Jedną gałąź podetnę i zobaczymy, czy pójdzie. O, co to się tam stało? Nie, czuć. No u mnie ewidentnie gałąź. Lucek, uważaj, bo zaraz wylecisz poza wołu obszar. Pomogło. Ojej, Lucek, wybawca. Co teraz? No bo jadę tym smetrem ogólnie, nie kurduplem. Lucek, ej, wybawca, się... prawie mi pomógł. Co się stało? Chwila, wait. Okay. Zaraz Lucek będziemy. Z pomocą. Ja nie mogę jeździć teraz. Bo się wywróciłeś, spokojnie, patrz tutaj. Jedzie zaraz, będzie u was nowy słoneczny patrol. Pomoc drogowa. Dawaj, o, pięknie. Słoneczny patrol, jak się tam nazywa? Ja już prawie wstałem. Pamela Anderson. Anderson. No to ona by mnie samymi cyckami odwróciła. No. A czy w sumie teraz już nie jest takie ładne, ile ona ma? 60 lat? 70? O, co najmniej. To ci pomogłem, ale wjedziemy tam. Dobra, ludzie, obywatele, pomożemy. Mnie też do wody zepchajcie. No i fajnie, ej, nie pchajcie wszystkiego na te dwa drzewa, które się zbugowały. Spokojna twoja, Lucek. Chodź od góry, słyszysz, ty tam w lewo, tylko się rozpędzi. Ej, to drzewo się ze mną pieprzy teraz. Ty, dendrofilu. Dobra, ja od prawej. Uwaga, atak! Zmasowany. Dawaj, dobra, Lucek powstał. Dobra, leci. Światło! Idę. To jedna gałązka jest nieścięta, trzeba ją ściąć. Kto to tak przeoczył? No ty! Nie ja. Tam na wiewiórkę. Na wiewiórku uważaj. Dobra. Ojej, nie sięgnę. Ja to drzewo ścinam. Wejdziesz, masz radę. Czekaj. Już mam gałązkę, muszę tą gałązkę ściąć, bo nie dostaniemy do bonusa, no. Dobra, jest. Dobra. Ja no tutaj... yes. 17 tysięcy. Drugie i teraz jeszcze trzecie trzeba wrzucić i będzie gitara. Trzecie, no. Myślę, że się gałązką tu zahaczyło. Tak, to obetnij po prostu. Ja tutaj też obciąłem już dwie i... Idzie jakoś. To drugie. Gotowe. What? Dobra robota. Nie trafił i poleciał. Boż. A drzewo dalej stoi. No bo nie trafił. Uważaj, bo ja tutaj działam. Ja tam pomogłem, ale... Patrz, Lucek załatwi sprawę. To podwójną. Ej, ale to wygląda w skrycie jak... Patrz, podwójną sprawę załatwi. Patrz na to.
czułeniu. Tak, cytrus też się utopi. Jest. Ale hajsu mamy zarobionego, to najważniejsze, więc ładny co no. Hajsy, pomogę wam. Ej, zarobić. Wysyłamy wszystko do Światka. Lucek, żeby pokazać ile żeśmy tego, nie? Pod L masz oczywiście. Dobra, pod L i zaznaczasz wszystko i przenieś, nie? Tam prześli. Przenieś. Zaraz mi się to wyszło. No, udało się zarobić sporo kasy. No, jak byliście na minusie, tak teraz jesteście na plusie. Dzięki mnie, nie ukrywam. Lucek, przesuwaj hajsy. Jak mam to zrobić? L. Pod L, no. I na przy moim niku plus 10, 10, 10, 10 i żebyś ci wszystko przelał. No, cytrus czy światek? Bo nie wiem, który jest. Światek. Światek, no. No dalej nas nie odróżnią. Co za... A już tak długo za mnie gra. Dobra, poszło chyba. Dobra. Ej, nie wiem, czy poszło. Nie poszło. Zaznacz wszystko i daj przenieś. L plus 10, 10, 10, 10, 10, 10 i tak. Przenieś. Poszło, dobra. 104 tysiące. Panie i panowie, mamy aktualnie chyba najwięcej hajsu, jak na jeden raz mieliśmy. W kolejnym odcinku kupujemy pick-upa, tak? Jak Lucek miał no tak, to... ja będę transportował pick-upem, ale oczywiście. Ktoś musi mi załadować. No to damy radę, wszystko będzie zrobione. Dobra. Więc co, no my się z wami żegnamy, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Oczywiście link do kanału Lucka macie w opisie podany, oczywiście również do niego zapraszamy. I tyle, no, trzymajcie się, do kolejnego. Dziękujemy za uwagę. No, siemaneczko, cześć.